4 marca wspominamy błogosławionego Tomasza Acerbis, zakonnika. Tomasz urodził się w 1563 roku w Olera w prowincji Bergamo na północy Włoch. Jego rodzice utrzymywali się z rolnictwa i pasterstwa. Tomasz znał tą pracę, bo od dziecka pomagał w gospodarstwie. W wieku 17 lat wstąpił do zakonu ojców kapucynów w Weronie. Po ukończeniu pierwszego etapu formacji poprosił przełożonych o możliwość uczenia się pisania i czytania, w tym celu, by mógł czytać Słowo Boże. Nie znał tej sztuki, gdyż w jego rodzinnej wiosce nie było szkoły, a praca i bieda uniemożliwiały opanowanie mu tej nauki wcześniej. Tomasz okazał się bardzo zdolnym uczniem, szybko robił postępy w nauce. Jednak nie ona była najważniejsza w jego życiu. O wiele więcej czasu poświęcał na modlitwę i pracę. Był wielkim czcicielem Najświętszego Serca Pana Jezusa i Matki Bożej. Maryję czcił jako niepokalaną i w niebo wziętą. Po kilku latach pobytu w klasztorze Tomaszowi powierzono funkcję kwestarza. Miał chodzić po mieście i napotykanych ludzi prosić o ofiary, przede wszystkim na utrzymanie zakonników. Nie tylko żebrał. Tym, którzy dzielili się z nim darami materialnymi, głosił Słowo Boże, pocieszał, pomagał rozwiązywać problemy, podnosił na duchu i dawał nadzieję. Modlił się za tych ludzi. Był cenionym kierownikiem duchowym, m.in. Leopolda V z Habsburgów i jego żony, a młodym ludziom pomagał w rozpoznaniu powołania życiowego. Tomasz przyczynił się do wybudowania kilku klasztorów dla sióstr i kościoła ku czci Matki Bożej. Często był przenoszony z jednego klasztoru do drugiego na terenie dzisiejszych północnych Włoch, Szwajcarii i Niemiec. Wszędzie mówił o sprawach bożych z takim uduchowieniem i nabożeństwem, że wszyscy się temu wielce dziwili. W 1963 roku papież Paweł VI powiedział o nim: pamięć o tym pokornym synu ziemi bergamskiej pobudzała kapłanów i wiernych do naśladowania go, do coraz większego oddawania siebie samego w świadomym przylgnięciu do prawdy objawionej, w zaangażowaniu na rzecz świadectwa chrześcijańskiego we wszystkich dziedzinach życia i w niezmordowanym i płomiennym pełnieniu cnót, zwłaszcza miłości. Siostra Śmierć zabrała pokornego kapucyna 3 maja 1631 roku, gdy miał 68 lat. Tomasz Acerbis beatyfikowany został 21 września 2013 roku. Módlmy się. Boże, dzięki Twojej łasce błogosławiony Tomasz wytrwale naśladował Chrystusa, ubogiego i pokornego. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy wiernie trwając w naszym powołaniu osiągnęli doskonałość, której wzór nam dałeś w swoim Synu Jezusie Chrystusie, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.